wszedł w konflikt z tym zamordowanym chłopakiem, może zdecydował się go pozbyć. Okej, okay. Zrobi się rzut. No. Ja mu nic nie zrobiłem, ale wiem, kto mógł. Aleks sprzedawał też towar z nożonym żonką. Rozumiem. Z tego co słyszałem, świadczył też inne usługi. Może ktoś mąż się wkurzył i go odwalił. Znasz jakieś nazwiska? Może znam, może nie. Sprawdzimy dokładnie alibi podejrzanego dealera. Nawet jeśli to nie on zabił, zostaną mu postawione zarzuty o handel narkotykami. Aspirant Krzysztof Chrobociński przyjechał do klubu, w którym Denat handlował narkotykami. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Marzena Krajewska? Tak. Młodszy aspirant Chrobociński. Chciałbym chwilę porozmawiać. Pan odchodzi? Badamy sprawę zabójstwa Aleksandra Niecarza. Nasz świadek twierdzi, że był uczestnikiem gości w paniku. Nie znam nikogo takiego. Proszę pana, czy panu się wydaje, że ja znam z imienia i nazwiska każdą osobę, która przebywa w moim klubie? Każdą nie, ale ten konkretny jegomość podobno za pani zezwolenie sprzedawał w klubie narkotyki i dopalaczy. Proszę pana, ja tu nie mam żadnych narkotyków ani dopalaczy. Wypraszam sobie. Ja tu prowadzę legalny interes. Na wszystko mam papiery. Proszę bardzo, muszę pan sprawdzić. Nasze źródło twierdzi inaczej. W takim razie wasze źródło albo kłamie, albo się myli. Proszę pana, ja jestem niewinna. I tyle mam panu do powiedzenia. Żegnam. Raczej do zobaczenia. Cześć. Halo? Natalia? No właśnie rozmawiałem z właścicielką klubu, w której podobno Denat rozprowadzał narkotyki. Co powiedziała? Oczywiście twierdzi, że nic nie wie, nie zna ofiary, ale moim zdaniem trzeba by jej dać zgrednowo. Dobry pomysł. Docisnęliśmy z Kubą tego dealera i podał nam namiary na jedną z zamężnych, którą sypiał Denat. Właśnie jadę do niej ze Stefanem. Okej, okay, jasne. Dobra, no to co? Powodzenia. I na razie. No na razie. Uznałem, że nie ma sensu dociskać właścicielki klubu, bo dalej będzie tylko zaprzeczać. Zamiast tego będę ją śledzić i sprawdzę, czy ma kontakt z innymi dealerami. Kuba Rogus poprosił naczelnika o przerwę w służbie i przyjechał na wyznaczone wcześniej badanie kręgosłupa rezonansa magnetycznego. Wygląda poważnie. Będę potrzebowała jeszcze pana podpisu, proszę. Jest. To jest zgoda na wykonanie badania. Coś ryzykuje? Tylko jeśli ma pan metalowe elementy zaszyte w ciele. Ale w ankiecie medycznej w recepcji zaznaczył pan, że nie. Więc nie ma się czego bać. Nie, panie, co, jestem twardy, ale nie aż twardy. Każdy twardziel potrzebuje czasem służby zdrowia. Myślę, że to jest po prostu przeperowanie. Mam nadzieję, że pani doktor oczywiście mi jakąś rehabilitację i będzie skończył. Tak, dobrze. Skoro wszystko mamy gotowe, proszę ściągnąć pasek. Metalowe elementy. Badanie potrwa około pół godziny. W maszynie będzie głośno, ale dostanie pan słuchawki. Jakieś pytania? Tak. Mam jeszcze jedno ważne pytanie. Czy po tym wszystkim pójdzie pani ze mną na kawę? Gdzie pani jest na czas? Pacjent potrzebujący? Dziękuję za propozycję, ale myślę, że pan tak samo jak ja ma dzisiaj dużo pracy. O nie. Nie byłbym z tobą biedny, spróbował. Chodźmy. Tak. Panie Czołgie. Natalia i Stefan przyjechali do domu kobiety, która według zeznań zatrzymanego mężczyznę miała romans z Denatem. Mąż tej kobiety jest byłym wojskowym i umie posługiwać się bronią. Mam kumpla w kadrach wojsk. Popytałem o ten mąż miał opinię porywczego. No, jestem bardzo ciekawa, czy byłby w stanie wpaść w taką furię, żeby zabić kochanka żony i wywieźć go do lasu. Co, a on ma prawo na nogę? Nie, pobyć w służbie i nie starał się o pozwolenie. Czyli nie ma własnej. Ale wiesz, to nie znaczy, że nie mógł sobie jakoś załatwić takiej dziewiątki. No dokładnie.